Mam swoją gromadkę i jestem szczęśliwy. Tak, śpimy sobie na Panglao. Mamy apartament za 30 zł za dobę. Na środku wyspy, tuż przy liceum. Dzisiaj robimy dla was przegląd plaż i nie tylko na wyspie Panglao. Jechaliśmy sobie do jaskini Hinanggdanan tutaj na Panglao, ale to jest drogie miejsce, bo za wejście trzeba zapłacić 50 peso. Jak chcesz pływać, to 75 peso, jeszcze za parking 5 peso. Jest dużo Chińczyków. Tylko że woda czysta, to może być tak 4 na 10. Tak wygląda jaskinia Hinanggdanan od środka. O ile jeszcze pół godziny nie było tutaj praktycznie nikogo, to teraz przyjechało 5 autokarów z Chin. Jesteśmy na Dolho Beach, albo Dolio Beach. A za mną Kuba i jego fan klub, który za każdym razem, jak wyciąga Fafika Pro, się zbiega. Teraz jesteśmy na Danao Beach, która w porównaniu do Dolio Beach jest o wiele bardziej czysta, jednak jest tu odpływ, więc nie jest jakoś super interesująco i widać, że jest to baza do wyjeżdżania na różne wycieczki, bo bardzo dużo się tutaj przewija ludzi, którzy chodzą do łódek i widać, że jakieś nurkowanie się odbywa właśnie stąd. Danao Beach. Kto to nami gra, ręka bez pulsu i gryzą nas niby łagodne. Autobus mija nas, zbaczając z kursu. Kolejna plaża, którą zeksplorowaliśmy dla was, to White Beach. A, no i wskazówka jest taka, że na początku plaży jest dużo osób, ale trochę dziwne, bo jak się przejdzie, załóżmy, nie wiem, ile my przeszliśmy, z 50 metrów, chwilkę, dosłownie 3 minuty, to po prostu nie ma już na niej nikogo, także polecamy. Znowu blask, nie wiadomo skąd, w oczy pełznie. Na White Beach, poza tym, że jest tutaj zwyczajnie ładnie, to jeszcze bardzo mi się podobało, że tutaj panowie zamiatają piasek. Myślę, że to jest jedna z pracy moich marzeń zaraz po kierowniku wodospadu na Mauritiusie. Jesteśmy na Alona Beach, czyli najbardziej popularnej plaży na Panglao. Jest tutaj co najmniej jak w Mielnie, albo nawet gorzej. Nie ma gdzie przejść. Jedynym plusem jest to, że jest dużo wybór restauracji z dobrą alternatywą dla wspaniałej kuchni chińskiej. W czapkach z torbami drepczący mur. Śmieszny na pewno, śmieszny do granic. Kocham cię. Także jeśli szukacie miejsca z dobrym życiem nocnym, to Alona Beach będzie super wyborem. Jeśli jednak jesteście trochę bardziej cisi i budżetowi, to polecałabym zostać w jakimś lokalnym domu, tak jak my na przykład za 30 zł. Za dwie osoby za noc. Właśnie pokazałam Kubie na ulicy kobietę, która bardzo mi się podobała, bo miała na nodze bransoletkę z muszelek, którą ja właśnie szukam, żeby sobie kupić. I Kuba mi mówi, co mi powiedziałeś? Że ta pani jest prostytutką. Powiedziałeś, ta pani jest k***. Niemożliwe. W skuterze, który tam przestawiono, były zostawione buty Kuby. I chyba ktoś chciał je ukraść, bo były tak ładnie wcześniej zawinięte, a teraz są rozbebeszone. Tylko pewnie je powąchał i uciekł, bo strasznie śmierdzą. Podziwiam. To już koniec naszego zwiedzenia Panglao. Podróż została odbyta. Subskrybujcie, lajkujcie, szerujcie i dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba. To dopiero początek odbywania podróży. Następne kraje zostaną odbyte. Pa, pa! No dobra, to teraz informacje praktyczne. Pierwsza rzecz, czyli jak się dostać na Panglao.
Pangleo jest połączone mostem z Bohol. Nawet dwoma mostami z Bohol. I dostać się tam można z Tagbilaran, czyli z największego miasta na Bohol. Nie wiem, 15 minut trycyklem? No, 15 minut powinno wystarczyć, żeby się tam dostać. Także, a jak się dostać na Bohol, to można się dostać samolotem z Manili albo promem z Cebu. O tym mówiliśmy już w naszym poprzednim vlogu. Tutaj link. Albo tutaj. Gdzie spać na Pangleo? Zależy, jak chcecie spędzić wakacje. Jeśli jesteście typem hucznym i chcecie, jedziecie na imprezę, to polecamy Alona Beach, którą widzieliście wcześniej w vlogu. Jest tam dużo hosteli, hoteli, co tylko sobie zamarzycie, mnóstwo restauracji, ale też troszeczkę jest klimat Mielna. A jeśli cenicie sobie spokój i jesteście bardziej budżetowi, to polecamy miejsce, w którym my się zatrzymaliśmy, na środku wyspy. Airbnb, 35 zł za dobę, a mieliśmy pokój i całą kuchnię i salon, wszystko dla siebie. Link na dole będzie w opisie. Najważniejsza kwestia, gdzie zjeść, no to jednak polecamy, czy zależy co lubicie, jeśli coś lokalnego, no to wszędzie da się złapać. A jeśli pokochaliście filipińską kuchnię tak samo jak my, no to tak samo jak ze spaniem. Okolice Alona Beach, najbardziej turystyczne miejsce na Pangleo, na pewno znajdziecie coś dla siebie. Jest tam bardzo dobra restauracja meksykańska. Zaraz obok jest też tajska. Ładnie wygląda, ale nie wiem czy jest dobra. Ale jest bardzo droga. Po Pangleo poruszaliśmy się skuterem z firmy Hey Joe, zapłaciliśmy 500 peso za dobę. Jak wynajmiecie na 2 dni, no to dowiozą wam ten skuter do portu w Tagbilaran albo na lotnisko w Tagbilaran. Myślę, że to jest najlepsza opcja, żeby się poruszać po wyspie. No i najbardziej budżetowa.